Czołem, witam w dzisiejszej przygodzie. Spacerujemy sobie dziś po Beppu, a konkretnie chciałbym pokazać Wam rzekę Haruki. O, jakiego mają tego kaktusa tu sąsiedzi. A konkretnie przejść wzdłuż jej koryta. No, idealnie byłoby, gdyby udało się przejść od morza aż do źródła owej rzeki. No, ale wiem, że to na pewno się nie uda, ponieważ sprawdziłem. W tych wyższych partiach rzeka już jest tam dosyć mocno zarośnięta, po obydwu stronach jest tam coraz ciaśniej, więc zobaczymy, dokąd uda nam się dojść. Więc zostańcie przy odbiornikach, ja tymczasem udaję się w stronę morza i rozpoczniemy naszą przygodę od miejsca, gdzie rzeka Haruki wpływa do morza. Daleko mnie jest taki sklep z luksusowymi autami, ale również z japońskimi klasykami. Piękne auto tu stoją. Takiego Daihatsu jeszcze nie widziałem. Przejście pod tymi torami raczej nie należy do wysokich. W takim półzgięciu tutaj trzeba przechodzić. Jakaś grubsza akcja się szykuje. Chłopaki z armatami po mieście krążą. Jednocześnie w tym miejscu, jak niektórzy z Was być może pamiętają, jest również początek trasy Yamanami Highway. Tam w oddali widać na środku jezdni brązowy znak o tym informujący. Więcej armat. I jeszcze więcej. Tak oto doszliśmy do miejsca startowego, do miejsca, gdzie rzeka Haruki wpływa do morza. Za mną ujście i piękny Beppu Park nad jego brzegiem, a przed nami rzeka Haruki. Jak widzicie, jest ona tutaj dosyć dobrze uregulowana, jest piękna. Miejsce po jej brzegach służące do tego, aby można było sobie komfortowo spacerować. A więc teraz pozostaje mi nic innego, jak tylko zejść tam na dół i rozpocząć wędrówkę w górę. Problem jest taki, że nie widzę tu żadnego zejścia na dół. Chciałbym rozpocząć od samego początku. Tam po drugiej stronie są schody, ale tam jest cały ten teren ogrodzony i zamknięty i zarośnięty trawą po 1,5 metra i krzakami. Zadziwiające w sumie, bo to dosyć atrakcyjne miejsce, blisko tutaj w sumie centralnej części. O, widzę japońskiego żurawia tam białego. Dobrze, moi drodzy, oficjalnie jesteśmy na początku, a w zasadzie to na końcu rzeki Haruki. Nie da się już dalej. No, teoretycznie da się, tak. Można byłoby tam w tym błocie i w mule dojść do samego morza sobie wędy. No, ale umówmy się, że aż tak nie będę się tutaj poświęcał. Więc jesteśmy oficjalnie na początku rzeki Haruki. Za nami morze. Przed nami w oddali góra Tsurumi, Ogiyama, na którą ostatnio też wchodziłem, relacje widzieliście, ale to jak podejdziemy tam bliżej, będzie mogli ładny widok widzieć. Idealnie byłoby oczywiście wykonać lot dronem, wystartować stąd i polecieć w linii prostej, powiedzmy 2 km. Myślę, że to tak by było mniej więcej 2, może 3 do 4 km w linii prostej, tak myślę. Żeby ten najpiękniejszy odcinek rzeki Haruki zobaczyć z powietrza i jednocześnie
bepu dookoła niego, no ale oczywiście nie jest to możliwe bez zezwolenia. W Japonii, aby latać po mieście, trzeba zaaplikować o specjalne pozwolenie. Trzeba tam podać godzinę, odcinek na trasie, którego będzie wykonywany lot, skąd, dokąd, o której godzinie, jaka data. Wszystko musi być szczegółowo zaplanowane, szczegółowo wypełnione, opisane, więc no sporo z tym zachodu, a poza tym no trudno tak zaplanować, bo na tą zgodę też się czeka minimum 2 tygodnie, z tego co wyczytałem, więc no to naprawdę jest trudno zaplanowanie teraz, że za 2 tygodnie o tej godzinie nie będzie padał deszcz, nie będzie silnego wiatru i będę mógł wykonać lot, także to trochę takie no mija się z celem. No niemniej jednak kiedyś złożę taką aplikację, spróbuję, zobaczę, może uda mi się. Dzisiaj kolejny dzień przerwy w porze deszczowej. O, Sonic z Fukuoki właśnie pojechał. Pięknie jest tutaj zorganizowane ta regulacja tej rzeki. Pięknie to wygląda. Jak będziecie mieli okazję. Zresztą jakieś tam urywki już pojawiały się z rzeki Haruki. Mam na sfilmowane jakieś fragmenty. Teraz tak, no niestety problem jest, tak jak mówiłem, tu się nie da kontynuować. Następny jest wiadukt kolejowy, 2 właściwie, i dopiero za nimi jest most i stamtąd zaczyna się ponownie zejście. Więc będę musiał teraz wyjść stąd na górę, obejść dookoła i do zobaczenia po drugiej stronie. Tam właśnie jest mostek w oddali, gdzie jedzie kobieta na rowerze. Więc jak obejdę tędy jakoś tam dookoła i gdzie jest przejazd kolejowy, to znajdę się po drugiej stronie i tam będę mógł kontynuować. Kościół baptystów w Beppu wygląda jak połączony z domem mieszkalnym, tudzież plebanią. Uwielbiam górę Takasaki. Jest to tak bardzo charakterystyczny punkt. Nadaje uroku temu widokowi na Beppu. I jednocześnie jest widoczne z prawie każdego miejsca. Na wielu moich filmach, na wielu moich zdjęciach, kiedy jestem nawet w pewnej odległości od Beppu, ta góra bardzo często się pojawia. Jestem po drugiej stronie. Tutaj krzaki 4-metrowe, trzciny. Natomiast po drugiej stronie, teraz jestem na tym mostku samochodowym, okazuje się, że tu też nie będzie możliwe jeszcze zejście na dół do koryta, ale będę mógł iść wzdłuż koryta tutaj górą do momentu, aż pojawi się zejście na dół, także będziemy mogli sobie obserwować. Zastanawiam się tylko, czy tam, czy tu. Chyba może po lewej. Jeśli się da, to po lewej będę szedł. Chyba będzie lepszy widok. Dobrze, chodźmy. W takim razie, bo przeszliśmy dopiero, myślę, że mniej niż 0,5 kilometra wzdłuż rzeki. Ale technicznie musiałem przejść znacznie więcej. O. Jest graffiti pod mostem. Odcinek pomiędzy tym mostem, na którym poprzednio byłem, a następnym, to w zasadzie jeden z nielicznych odcinków, kiedy rzeka jest nieco mniej uregulowana. Oczywiście jej brzegi są tutaj nadal uregulowane, ale chodzi mi o tą betonowe konstrukcje, nazwijmy to, na jej dnie. Więc tutaj płynie ona sobie już takim bardziej swobodnie. Po mojej prawej koryto rzeki, a po lewej miasto. Toczy się życie. W oddali Sushi Kappa, z którego to kiedyś relacja pojawiła się również. Tu zaczyna się już odcinek nieco bardziej zabudowany. Nadal jeszcze nie mogę zejść na dół, ale myślę, że będąc tutaj jest równie przyjemnie. Kolejny
Żuraw czai się tam, ale one bardzo płochliwe są, zauważyłem. Nigdy nie udało mi się jeszcze bardzo blisko podejść. Zobaczymy. Teraz spróbuję go tu zaatakować z powietrza. Nie. One są bardzo płochliwe. Uciekają szybko. Gdziekolwiek to jest możliwe, będę próbował być jak najbliżej koryta. Dlatego wrócę i spróbuję tutaj zejść tymi schodkami i przejść tym wąskim pasażem. Widzę, że co najmniej do tamtego dużego drzewa da się to zrobić, a później zobaczymy. Może się okazać, że będę musiał tu wrócić. To zejście raczej nie było używane dosyć dawno. Niewiele jest tu zapaleńców takich jak ja, którzy chcą chodzić. Tutaj bokiem zszedłem. No i chodźmy teraz sobie tędy pochodzić. No tak, tego nie przewidziałem, że ta wąska ścieżka kończy się tutaj i następne kilka metrów jest już tylko pionowa pochyła ściana. Więc jednak będę musiał wrócić i pójść górą do kolejnego zejścia. Minąłem rejon, ten z dużym drzewem, do momentu, kiedy tylko mogłem dojść. No i jest kolejne zejście, więc zejdźmy na dół i zobaczmy. No dobrze, to jesteśmy. Zapach wody w rzece Haruki jest... przypomina mi coś takiego jak woda po kąpieli albo po takim lekkim praniu z jakimś takim... No, wiele tutaj jest wody z onsen oczywiście. Wiele kanałów ma tutaj swoje dopływy. Więc no nie jest to już w tym momencie najczystsza woda. Piękne są te miejsca, gdzie włożono trochę pracy w to, żeby to atrakcyjnie wyglądało. Tam na przykład. Tu jest rejon, gdzie mogę sobie przyjść z domu, zejść na przykład tym czy kolejnym zejściem, urządzić sobie mały spacer i to jest chyba ten najbardziej przystosowany do spaceru, do zwiedzania fragment. Muszę wam powiedzieć, że nadszedł już ten czas. W momencie, kiedy pojawia się pełne słońce, no robi się już nieprawdopodobnie duszno, parno. Dobrze, to będę musiał chyba tu wyjść i wejść ponownie trochę dalej. Dom, który wygląda na opuszczony, to jest wejście frontowe, drzwi porośnięte bluszczem, dojście też zarośnięte. Na zewnątrz piękne kwiaty, piękne kolory. Jak na japoński standard nie nowych domów, to ten całkiem nie najgorzej jeszcze się trzyma. Tu jest boczna uliczka, zajrzyjmy. Tutaj widzę, że ktoś miał ogródek, tablica była być może informująca o sprzedaży lub dzierżawie, ale jest tak stara, że już nic na niej nie widać. Teren zarośnięty, więc pewnie nie było chętnych, albo może nie ma właścicieli w tym momencie tego terenu. Tam jakaś szopa gospodarcza. Ten dom nie jest w tragicznym stanie, on jest jeszcze do uratowania. Tak, w tych następnych mieszkają ludzie, bo są butle gazowe jeszcze. Widać, no, tylko ten jest, ten pierwszy jest opuszczony. Przejdę tu parę kroków, zobaczę. Tu po lewej stronie jest cały czas teren
wyglądający na opuszczony. Tutaj mamy piękny ogród. Malwy, polskie malwy nawet rosną. Spójrzmy, zapuścimy się troszeczkę dalej tą uliczką. Tutaj ogródek ktoś ma po lewej stronie, nawet mikan jeszcze rośnie, wow. Koniec maja. Jakaś późna odmiana musi być. I znowu malwy. I tutaj definitywnie ktoś sobie mieszka już. I taka troszeczkę starsza okolica, widzę, tutaj jest. Jakaś czyjaś kapliczka na rogu. Jest sakę zostawiona, jest świeczka. Ta kapliczka nie najmłodsza, dom za nią zresztą też nie najmłodszy. Nie wyglądający na najmłodszy. I znowu malwy. Może to polska dzielnica. Tosty! Tam malwy, tu malwy. Polski klimat. A żeby było śmieszniej, to wiecie, gdzie ostatni raz widziałem malwy? Nie w Polsce. W Wiedźminie Trójce. Tutaj sobie ludzie tak żyją, ale taki teren trochę zapuszczony na zewnątrz. Dobrze, wracamy do rzeki. Dzisiaj jest tematem przewodnim rzeka. Na penetrację poszczególnych dzielnic BEP-u jeszcze przyjdzie czas. I znowu, tak jak mówiłem, w oddali, w tle przewija nam się góra Takasaki. Nawet Oite tam w oddali widać. Jesteśmy już nieco wyżej, więc widzę nawet tam część zatoki w oddali i Oite. Hej, hej, hej. Mana i Oli. Hej. I wracamy sobie do rzeczki. Czy tutaj znam już ten rejon, bo już tędy szedłem. Tam w oddali widzę już szyld sklepu Kosmos. I tam jest odcinek, gdzie nie da się przejść wzdłuż koryta. Będziemy musieli ponownie wyjść na zewnątrz. I dojdziemy do pewnego miejsca, które dla mnie jest ikonicznym. Jest jednym z ikonicznych widoków w BEP-u. Będąc w BEP-u, trzeba obowiązkowo sobie w tym miejscu zrobić zdjęcie, ponieważ jest mega. Zdjęcie już na pewno widzieliście na moim Instagramie. O tu drzewo biła, ktoś zciął z owocami i już to gnije sobie, usycha. Będę musiał wyjść na górę i przejść tym mostkiem na drugą stronę i dojść dopiero do miejsca, gdzie będzie możliwość kontynuacji. Tu tylko podejdę jeszcze dwa kroki, żeby rzucić okiem. Jak widzicie, tu nie ma możliwości już przejścia wzdłuż koryta. Są wybudowane domy, jest duży sklep tam dalej i są takie dosyć pionowe ściany, więc tak to wygląda. Przejdziemy teraz tym mostkiem na drugą stronę, tam przejdziemy pomiędzy domami do kolejnego miejsca. Punktem odniesienia będzie teraz sklep ten różowy, to jest Kosmos. Tu jest tablica ostrzegająca, że jakby się dzieciaki bawiły na dole przy korycie i w momencie tajfunu, burzy, silnych opadów może nadejść silna tutaj fala po obfitych opadach z góry i wtedy koryto może się momentalnie zapełnić wodą. Dlatego lepiej byłoby się nie bawić tutaj w korycie w takich przypadkach, nie spacerować. Teraz przejdziemy na drugą stronę. Tutaj jest też taka uliczka, ale tak jak mówię, dzisiaj nie będziemy się tym zajmować, może. Taki rzut na koryto. No myślę, że przeszedłem już ponad kilometr tym korytem. Pięknie to wygląda. Ja wiem, że no, to nie jest naturalne, dużo betonu, ale mimo wszystko bardzo ładnie to jest tu zrobione. Nie jest to aż takie rażące w oczy ten beton. Wyrosła dżungla na rzece po tej stronie z kolei. Dobrze, chodźmy teraz tędy, trzeba to obejść i dołączymy teraz do rzeki. Niedługo. Mijam tutaj ponownie trochę
starszych domów. Taki miks, są też nowsze, są starsze, ale jednak przeważają starsze. Te najciekawsze dzielnice z nowymi domami, domami najpiękniejsze, są ulokowane nieco w większym oddaleniu tutaj od centrum, od głównej części Bepu, na górach. Piękne są takie dzielnice, bywałem już w takich. Jest to jakaś, jak widzicie, przydrożna kapliczka. Ktoś zorganizował wiatę. Są Odizo-san. Wygląda na czyjś dom też kompletnie opuszczony. Zardzewiała brama, zarośnięty teren. Dom widać, że jest pusty. I ten dom, te domy tam są nad brzegiem rzeki. Jesteśmy teraz od drugiej strony. Owy różowy kosmos, o którym wspominałem, rzeka przebiega na jego tyłach i skręca nieco w tą stronę. Tutaj jest główna ulica, czyli Yamanami Highway, tak, zgadliście. To ta, która również biegnie, może nie zbyt równolegle do rzeki, ale całkiem blisko. Można by rzec, że całkiem blisko. To sobie Yamanami Highway tędy biegnie w dół, a tędy w górę. O mojej prawej kosmos. Będziemy kontynuować zaraz w lewo. Tam będzie mostek, ale najpierw mały rzut okiem na rzekę z tej strony. Tak, jestem oto na moście. W oddali, nie wiem, czy będzie tu widać, chyba nie będzie widać tego mostu, na którym byłem poprzednio. Ale jak widzicie, tutaj jest dżungla, teren bez woderów, niemożliwy do przejścia. Tak się prezentuje. Natomiast po drugiej stronie, ale zresztą przejdźmy najpierw na drugą stronę. I oto jeden z najbardziej ikonicznych, moim zdaniem, widoków w Bepu, gdzie wypadałoby zrobić sobie zdjęcie, i on jest równie czarujący, atrakcyjny o każdej porze roku, ponieważ ta wysoka góra w tle, jak większość z Was prawdopodobnie już odgadła, to Tsurumi. Góra, na której szczycie oczywiście też już byłem. I zimową porą ona jest przyprószona śniegiem, bardzo ładnie to wygląda. W samym środku porze deszczowej tutaj będą piękne spektakle z chmur się pojawiały. Także o każdej porze roku jest tutaj piękny widok. No, oczywiście idealnie jest, kiedy ta okolica nie jest przymglona, tak jak w tym momencie, i ten widok nie jest aż tak ostry, ale w dalszym ciągu, no myślę, że jest to jeden z... Piękny. To jest główna trasa, którą jeżdżę często, jak jestem w pracy na przykład, czy też do pracy. I tak się składa, że tutaj zaraz jest skrzyżowanie ze światłami, więc często się zdarza, nawet powiem Wam jako ciekawostkę, kiedy już tu dojeżdżam i widzę, że jest zielone światło, to nawet lekko zwalniam, mając nadzieję, że zmieni się na czerwone i będę miał okazję się tu zatrzymać i popatrzeć przez te kilkanaście czy więcej sekund sobie na ten piękny widok. I często mi się to udaje. Tu oczywiście robi się już coraz bardziej pod górkę. Już wchodzimy w tą wyższą część Bepu. Będzie nam się wyłaniał coraz to piękniejszy, wyraźniejszy widok na góry w tle. Jednocześnie z górą Ogiyama, która to zmienia swoje kolory w ciągu roku, jak w kalejdoskopie, jest cała żółta, szarawa, później czarna, kiedy zostaje spalona co roku w marcu lub początku kwietnia, w zależności. No i teraz mocny, soczysty, zielony kolor, który utrzyma się do późnej jesieni. Po przejściu jakichś 200, może 300 metrów wzdłuż takiej, jak widzicie tutaj, dżungli, na środku rzeki dochodzimy ponownie do miejsca, gdzie zorganizowane są różnego rodzaju spady. Regulacja
rzeki ponownie jest nieco większa. Pięknie się prezentuje tutaj ten odcinek, a jednocześnie możemy tu obserwować to, jak wysokość terenu mocno się zmienia, ponieważ widać te poszczególne schody. A tak wygląda zapis nazwy Harukigawa, czyli Haruki rzeka, rzeka Haruki. I będziemy kontynuować teraz tu prawą stronę. Jak najdalej się da, zobaczymy. Aż sam jestem ciekaw. Byłoby fantastycznie, gdyby była możliwość dojścia do samego źródła. No ale wiem, że nie. Dobrze, kontynuujemy. Widzę, że tutaj ludzie mają jakieś swoje ogródki. Tam sobie babcia siedzi pod mostem. Mają sobie tu jakieś ogródki i sobie uprawiają. Ponownie jest możliwość zejścia bliżej koryta, więc idę. No i to cały czas po dwóch stronach. Coś w rodzaju schodów, na których to można sobie odsapnąć, się zrelaksować. A po prawej stronie cały czas mijam ogródki, mini ogródki działkowe. Nad nami kolejny most. Świeża, skoszona trawa. Wspaniały zapach. No to wygląda, że na przykład ktoś tam ma drabinę tylko, żeby zejść ze swojej posesji. Po drugiej stronie widzę, że są jeszcze wyjścia na zewnątrz. Zobaczymy, jak tu będzie wyglądała sytuacja, bo tutaj zaczyna się już tak bardziej dziko robić. Jeszcze. I znowu kolejny żyraf uciekł przede mną. Tyle wolnego terenu. Gdybym mieszkał tu w okolicy, to chętnie bym tutaj też miał jakiś ogródek na przykład. Tutaj zostało to wszystko na maksa zaniedbane. Widać, że jest wyjście na zewnątrz. Są schodki. No ale zobaczę, bo wygląda na to, że można jeszcze kontynuować. O, przyjemny cień i chłód. No proszę, jestem mile zaskoczony. Ale jeszcze mogę kontynuować. Ale tutaj z kolei możemy czuć się już jak w kompletnej głuszy, mimo że jesteśmy w mieście, ponieważ to jest takie koryto rzeki z dwóch stron solidnie zarośnięte. Wszędzie są tutaj te ogródki działkowe, więc bardzo sympatycznie. Całkiem niedaleko. O dziwo, żadnych kaczek nie napotkałem dzisiaj. One tu lubią przesiadywać na przy korycie rzeki.
Pięknie. Nie do wiary, wręcz zauważyłem, że tutaj sporo ryb żyje, w tym konkretnym miejscu, po raz pierwszy zauważyłem. I to całkiem spore, takie czarne jakieś, nie wiem co to było, czy to są karpie, to raczej chyba nie są, a tutaj takich małych dużo z kolei. Wow, tak, wyglądają na karpie, tam jest ich dużo, czyli one muszą tylko w tym obszarze żyć sobie, w tym jednym konkretnym basenie. Ponieważ tam dalej nie mogą przepłynąć, jest za płytko. No w górę też tu nie podpłyną. Wow. Jestem mocno zaskoczony, poza tym ta woda taka mocno ocenowa, widocznie im służy. Z kolei tutaj setki takich małych są. Mnóstwo, o gaś. Bardzo dużo ich tu jest. Kontynuujmy. Tutaj przykład jednego właśnie z kanałów, z których woda dopływa. No po tej stronie prawej jest już w zasadzie kanała. Tam się zaczyna to rejon, gdzie jest najwięcej onsen, największe skupisko w mieście, więc ta woda dziesiątkami różnych kanałów, mniejszych i większych, później odpływa sobie. Jest odprowadzana. A niektóre z nich wpływają właśnie do rzeki. O, jest żyraf tam na środku. Coraz wyżej, moi drodzy. Jestem mile zaskoczony, że nadal mogę jeszcze iść, że nadal jest możliwość. Ten most, który widzicie za mną, to most, który jest drugim najciekawszym widokiem, jeśli chodzi o rzekę i góry w tle. No na górę nie będę wchodził, bo tu nawet nie ma w sumie jak wejść. Ale pamiętam, że zaznaczyłem sobie ten most zaraz na początku mojego pobytu w Beppu. Przejeżdżając kiedyś, rzuciłem okiem i zatrzymałem się na pierwszym możliwym miejscu i zaznaczyłem specjalnie, aby nigdy nie zapomnieć o tym. Widzę tu coś w rodzaju dawnych schodów też, które są nieużywane już od dłuższego czasu. Barierka metalowa i wyjście. No zaskakujące przecież, to tak piękna okolica. Wydawać by się mogło, że ludzie tutaj tłumnie odwiedzają, spacerują wzdłuż tej rzeki, a jednak nie, coraz mniej tam podobnie. Przed nami stare blokowisko. Tam mamy hodowlę biły. Co ciekawe, nie wiem, może już to widzieliście, ale ludzie właśnie często torebkami osłaniają owoce, aby uchować je przed krukami. Jest godzina 3 po południu i troszkę doskwiera duszność, skwar, ale piękne widoki wynagradzają. Teraz mamy już widok piękny na Ogijamę. To ten piękny, zielony trójkąt, na którego szczycie całkiem nie tak dawno byliśmy. My co mieliście okazję zobaczyć po drugiej stronie grupa staruszków uprawiająca swoje ogródki działkowe. I kolejne przejście na kolejną część. Jest pan kosiarz, trochę zaskoczony prawdopodobnie, że widzi tu jakiegoś gajdzina spacerującego korytem. Kolejne wyjście, jak widzicie, wszystko zarośnięte na zewnątrz. O, wow. No, jesteśmy na tyłach jakiegoś onsen, na to wygląda.
Tak, moi drodzy, wszystko wskazuje na to, że oto doszliśmy do momentu końcowego. Tak, koniec. Tam dalej już jest moment, gdzie są wysokie ściany obudowy tego koryta. I niedaleko już jest w zasadzie droga, którą to jadę do pracy tam. I za tamtą drogą już rzeka wbija bezpośrednio w góry, już się robi coraz bardziej dzika. Przebiega jeszcze w okolicy dzikiego onsenu, którego relacje też mieliście okazję zobaczyć. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o spacer korytem rzeki Haruki. Sprawdziłem tu na mapie, właśnie tak jak mówiłem, tutaj jest poza tym małe rozgałęzienie. Ta lewa strona to jest jakiś inny dopływ, już taki większy kanał dopływa do rzeki Haruki. A rzeka Haruki tędy odbija i za chwilę tutaj za jakieś 20-30 metrów przebiega pod drogą. Bardzo sympatyczny spacer, polecam szczerze, jeśli bylibyście w Beppu, to... Poza tym myślę, że rzeka Haruki jest tutaj doskonałym tego przykładem, że jeśli już trzeba uregulować rzekę w mieście, to właśnie to jest dobry przykład na to, jak należy to zrobić. Teraz muszę tylko znaleźć miejsce. Widzę, że tu jest wyjście i jakaś droga, tylko no, nie chciałbym... Mam nadzieję, że to nie jest czyjś prywatny teren. Do zobaczenia, rzeko. Wychodzimy. Zobaczymy, czy tędy można to zrobić. Tutaj przy okazji możemy zobaczyć od zaplecza źródło onsen, odwiert. Tutaj cała instalacja, z której to później jest rozprowadzana owa gorąca woda. Nigdy nie byłem. No to jest taki zakamarek totalnie na tyłach, więc wcale mnie to nie dziwi, że nie widziałem tego miejsca. No i doszedłem sobie tutaj do jakiejś uliczki między domami. Zaraz spróbuję dojść do głównej ulicy. No i czas na jakiś późny obiad, 3:15. Tutaj podejdę tylko do tej krawędzi. Jeszcze zobaczymy. Chciałbym wam to pokazać i sam zobaczyć też, jak najbliżej się da. Jest to miejsce właśnie skąd wypływa ten onsen. Tsurumi Inasa Ogiyama. Szczęściarz. I już ma swojego dzimni. Ponowny przykład uliczki, na której nigdy nie byłem. No, muszę wam powiedzieć, że pamiętacie armaty, które widzieliśmy na początku? No to chciałem wam powiedzieć, że tam za górami wcale nie aż tak daleko stąd jest poligon. No i słychać, jak chłopaki strzelają z armat. Jakieś stare instalacje do onsen. To było na tyle na dziś, moi drodzy. Myślę, że można byłoby tak jeszcze kontynuować ten odcinek nieskończoność dziś. Więc dalszą część Beppu zostawimy sobie na inną okazję. Mnie czeka jeszcze w drodze powrotnej do domu wizyta w banku, czyli cofnięcie się w czasie na chwilę. A następnie myślę, że zasłużyłem na ramen. Podwójną porcję. Do zobaczenia w następnej przygodzie.
Cześć.